Nienawidzę piłkarskich korków. W butach tego typu zawsze czułem się jak na łyżwach i grałem gorzej niż mam w zwyczaju. Połączenie nierównej murawy, trawy, błota i szpilek pod butami stanowi dla mnie zbiór nie do zaakceptowania. Osobiście uważam, że z korków powinno się zrezygnować w profesjonalnej piłce, a murawę zastąpić sztuczną trawą. Nadal będzie miękko, a przy tym zawsze równo. Bo nie wiem, czy wiecie, jak wygląda większość boisk trawiastych. Ilekroć ktoś gra w korkach, to kończę mecz z ich odciskiem na stopie. Nie zliczę razy, ile zostałem boleśnie zdeptany. Cały ciężar potężnych facetów wbity metalowym korkiem w nogi. Jeden incydent i pauzujesz 1,5 miesiąca. Zresztą zobaczcie, ile w mojej piłce jest gry podeszwą. Bowiem wywodzę się z futsalu i mając na nodze korki, staje się kompletnie bezproduktywny. Nic mi nie wychodzi. Korki są niebezpieczne i nie widzę sensu ich używania. Tym bardziej, gdy istnieją wspaniałe i miękkie turfy.